Nie umiesz się malować, może nigdy tego nie robiłaś, może dopiero w tym momencie przyszło do ciebie, żeby zacząć, żeby tak inaczej zacząć wyglądać. Może masz 30, 40, może 60 lat, w jakimkolwiek momencie swojego życia nie jesteś, uwierz, że możesz to zacząć robić, możesz zacząć się malować. Oczywiście nie mam wtedy na myśli wielkiego takiego totalnego zmiany looku, że zaczniesz przyklejać rzęsy od razu, bo nie jesteś do tego nawet psychicznie przygotowana być może, żeby tak totalnie wszystko poprzyklejać, pozmieniać, ale zawsze możesz zacząć od tego, co dzisiaj zaproponuję dla początkujących, ponieważ bardzo, bardzo często dostaję takie pytania. Nie malowałam się do tej pory, albo niezbyt się malowałam do tej pory. Nigdy mi to nie wychodziło, nigdy mnie nikt nie nauczył, nigdy nie myślałam, że umiem, więc tego nie robiłam. A teraz właśnie chciałabym zacząć coś dla siebie robić. Więc zapraszam Ciebie, jeśli czujesz już, że potrzebujesz tych informacji, tego, co tutaj wybrzmi i też tego, co tutaj pokażę, to zapraszam Ciebie do tego nagrania. Widzę, że się włączyła Anetka. Dzięki, że piszesz, że się witasz. Bardzo miło. Zaglądajcie do mnie, witajcie się ze mną, piszcie w komentarzu, co porabiacie akurat, a może właśnie odpowiedzcie na pytanie, w jakim momencie swojego życia właśnie jesteście. Czy już jesteście na etapie takiego super ekstra makijażowania się, czy właśnie jest Wam bliskie to, co powiedziałam na początku, że to są Wasze początki, bez względu na wiek, dziewczyny. My już wiemy, że nie chodzi o wiek, tu nie chodzi o wiek. Tu makijaż to stan umysłu, kobiecość to stan umysłu. Więc do rzeczy. Wyglądam jak wyglądam, same widzicie. Ale zaraz zobaczycie, jak zrobię się na milion. Dzięki kilku trikom, kilku kosmetykom, dzięki takim podstawom absolutnie, bo to będą podstawy właśnie. Podstawą podstaw jest, dziewczyny, ja zaraz pokażę podkład, którego używam i który polecam absolutnie wszystkim kobietom, które właśnie nie lubią mocnych takich tapet, masek, lubią kiedy skóra im oddycha, kiedy makijaż jest znaczy robi efekt, a nie jest widoczny, nie jest ciężki, nie ściąga, nie kamufluje, tylko jest takie fajne podkręcenie kobiecości, ale zanim muszę to powiedzieć. Zanim do tego przejdę, tylko powiem, dziewczyny, jak bardzo, bardzo, bardzo istotne jest to, co robimy na skórze przed makijażem. Ja wiem i widzę po zamówieniach, że większość kobiet chce od razu ten efekt końcowy. Większość kobiet chce to, co od razu widać na skórze, czyli chce róż, tusz, kredkę, wiecie. I ja to rozumiem. Natomiast dla tych wszystkich, już może właśnie rozumiecie, jak bardzo jest ważne to, co się na skórze przed makijażem odbywa, w jakim stanie ta skóra jest, ma znaczenie dla samego makijażu, dla efektu końcowego. To Was ucieszy ta informacja, że powiem, że wystarczy jest mieć 3 kosmetyki pielęgnacyjne, żeby przygotować skórę do super efektu wow. I tymi 3 kosmetykami, ja nie będę teraz tutaj, wiecie, demonstrować, bo bym znowu godzinę się malowała, ale pokażę tylko. Bardzo jest ważne, żeby skórę oczyścić wcześniej, czyli nie tylko umyć mydłem powierzchni, ani, broń Boże, płynem micelarnym i jeszcze na waciku. Nie. Chodzi o to, żeby skórę oczyścić, czyli żeby ją nie powierzchu, ale żeby też w porach, żeby ta jej struktura, która nie jest gładzią jak stół kuchenny, tylko jest porowata, żeby się dobrze oczyściła. Ja do tego bardzo serdecznie polecam takie mleczko, które ma drobinki, może nie będę teraz pokazywać, ale uwierzcie, że tutaj są drobinki, które delikatnie peelingują buzię, właśnie bardzo bezpiecznie oczyszczają skórę właśnie z zanieczyszczeń. Można mleczko, można żel. Ważne, żeby to był produkt oczyszczający, nie myjący. Drugą ważną rzeczą przed makijażem jest, i to jest absolutnie informacja dla początkujących, jest to, żeby skórę stonizować, ale niekoniecznie zawsze, w każdym przypadku tonikiem z alkoholem, ale przede wszystkim ja bardzo polecam taki płyn, który pełni funkcję toniku. On jest bez alkoholu, jest to płyn nawadniający i przede wszystkim wyrównuje pH skóry, ponieważ woda i każdy dosłownie produkt myjący zaburza pH skóry. Więc
Trzeba wyrównać skórze to środowisko pH. Po co? Po to, żeby krem, który potem zastosujemy, wchłonął się głębiej, żeby podkład, który potem też nałożymy, mógł się zintegrować ze skórą. I to więc to była bardzo ważna informacja. Anetka pisze, uwielbiam każdy rodzaj makijażu, delikatny, dzienny i mocny również wieczorowy. A najfajniejsze jest to, że z dziennego, delikatnego można zrobić bardzo fajnie, łatwo i szybko wieczorowy. Nie? Dziewczyny. I trzecia rzecz przed makijażem to jest krem, który... musisz mieć taki sprawdzony dla siebie krem. Mój ulubiony podkład krem to jest ten dla skóry normalnej i suchej, bo dla skóry tłustej to by ten krem wyglądał inaczej, byłby to totalnie inny krem, ale ja używam tego, ponieważ podkład, który nakładam, na tym kremie pięknie leży, bardzo dobrze się rozprowadza i nie muszę umieć nakładać podkładu. Nie muszę umieć nakładać podkładu, żeby on pięknie wyglądał. Wiem, że dużo gadam, a Wy już chcecie widzieć efekt, więc ja sobie teraz nałożę rękoma. Nie umiejąc, można by powiedzieć, bo nie będę robić ani... wiecie, można i pędzelkiem nałożyć, można beauty blenderem nałożyć, taką gąbeczką, można cudawianki, ale można też nałożyć po prostu rękami. I ja tak zrobię, łączę sobie na dłoniach i uwaga, ta-dam, magiczny moment... Z brzydkiego kaczątka, już prawie jak milion, no może jeszcze nie całkiem, ale popatrzcie, jak się szybko wszystko odmienia. I ten krem CC, to jest krem CC, to nie jest nawet mocny podkład, to jest lekka wersja podkładu, czyli krem w połączeniu z podkładem. Jeszcze sobie ciutkę, o, nie musiałam tego robić, ale jakoś. O, dziękuję, dziękuję, że jesteście, dziękuję, piszecie tu do mnie, cudownie. Dziewczyny, widzicie? Czyli od czego zacząć? Od tego, co przed makijażem robicie na swojej skórze, zadać sobie pytanie, czy oczyszczam swoją buzię, czy ją tonizuję i czy mam krem, który ją nawilża i na którym mój podkład dobrze się rozprowadza. I no, ale ważna absolutnie rzecz to mieć taki podkład, który da się rozprowadzić rękami. Bo być może masz takie doświadczenia, że niezbyt dobrze umiesz rozprowadzać podkład, bo używałaś na przykład podkładu jakiegoś profesjonalnego, zaawansowanego, który na przykład szybko zastyga na skórze i niezbyt można go rozprowadzić rękami. Czekajcie, bo mam jakąś awarię. I już się tylko ogarnę. Więc ten, którego ja używam, jest absolutnie fenomenalnym podkładem i dla tych, które umieją, i dla tych, które nie potrafią. Uwierzcie, bo widzicie, nic wielkiego nie zrobiłam. Bach, zmiana wyglądu jest. To jest krem CC, którego używam od 6 lat. I co teraz? I teraz, dziewczyny, ja wiecie, że kocham, polecam i wszystkim paniom bardzo serdecznie polecam używanie pudru, jedwabistego pudru sypkiego, to jest puder mineralny, który nie wchodzi w załamania skóry, w zmarszczki, nie osiada na włoskach, nie robi plam, ponieważ ma właśnie taką formułę, że się pięknie rozprowadza. I mimo, że robotę swoją robi, to w ogóle go nie widać, że jest nałożony. Czyli nawet jak ktoś do mnie blisko podejdzie, to nie będzie widział, że mam taki puder nałożony. I to jest magia, to jest fajne. Natomiast o co chodzi w naszym dzisiejszym przesłaniu? O to, że nadal nie musisz umieć, żeby go nałożyć. No bo jak widzicie, co tu takiego robię? No po prostu nałożyłam go na pędzel i trochę po powiekach, trochę po czole, i już, i to cała właśnie filozofia, ale absolutnie ma wpływ formuła i jakość tego pudru, bo nie każdym pudrem tak szybko i bez żadnych umiejętności można sobie równo nałożyć. Co dalej? Ja koniecznie muszę przejść do moich brwi, bo one są w opłakanym stanie. I powiedzmy, że kobiety, które się nie malują, czy nie myślą, że nie potrafią się malować, to... no powiedzmy, że albo mają permanentne brwi, albo takie jak ja, więc myślę, że to będzie ważna informacja, jak sobie szybko, sprawnie i skutecznie
I też nie za bardzo duże umiejętności tutaj użyję. Jak sobie można te brwi podciągnąć? Ja to robię na co dzień. Właśnie tą kredką, którą widzicie, to jest precyzyjna kredka do brwi i ona jest bardzo cieniutka. Tutaj możecie zobaczyć, jaka jest cieniutka, przez co wchodzi pomiędzy rzęski, Boże, pomiędzy włoski. I ja nie muszę myśleć, czy nałożyłam to równo, czy jest precyzyjnie, bo to ona jest precyzyjna, nie muszę być ja. Dlatego, że nie robię sobie nią wielkich konturów, nie maluję ostrej krechy, tylko po prostu krótkimi odcinkami sobie pomiędzy tu włoskami manewruję. No i widzicie, niby nic, podkreśliłam trochę brew. No wiem, że to nie jest jakiś wielki make-up, ale już to lepiej wygląda. I tak samo z drugą. I powiedzmy, że jest, nie? Chociaż wiem, że wszystkie wizażystki pewnie mdleją. Mdlejecie, dziewczyny? Może nie mdlejecie? Jezu, przepraszam, się śmieję, ale to jest uzasadnione. Byłoby uzasadnione, gdybyście mdlały. Dziewczyny, i teraz co? Dla takiej początkującej kobiety, która chce zacząć się malować, ważne jest, dziewczyny, i ja... To było moje odkrycie. Kiedyś... wiem, że na niektórych transmisjach i dalej to podtrzymuję, że mówię, że można cienie sobie nałożyć palcem, bo naprawdę można. I po prostu często bardzo to robię. Na okrągło to robię. Natomiast jeśli naprawdę chcemy już tak sobie się zacząć malować, to warto jest mieć taki pędzel do nakładania cieni. Taki pędzel do nakładania cieni, taki, gdzie go mam? Taki pędzel do rozcierania, do modelowania cieni i taki pędzel do rozcierania kredki. Zaraz to zademonstruję. Czyli patrz, jaki fajnie mamy wybór. Możemy zostać przy nakładaniu palcem, a możemy sobie nałożyć tymi właśnie pędzlami. Czyli tym takim nakładam sobie. Ja tutaj mam taki cień, który nie robi tu wielkiego szału, jeśli chodzi o kolor, ale ma wielkie znaczenie do tego, jak kolejny cień się będzie zachowywał, jak będzie się rozcierał. Więc popatrzcie, niezbyt wielkimi umiejętnościami, niezbyt wielką dokładnością po prostu wklepuję, nie rozcieram, tylko wklepuję sobie ten bazowy cień. I teraz to miało wielkie znaczenie dla kolejnego cienia, którym sobie... No dobra, szary nałożę. Szary. O, bo do różowego sweterka będzie fajnie wyglądać. I co robię, dziewczyny? Dzięki temu, że mam taki pędzel, to ja sobie po prostu nabieram cień i przykładam na szerokość pędzla. Patrzcie, na szerokość pędzla wklepuję dosłownie. O, widzicie? Nie bójcie się, to nie tak będzie. Ważne jest, żeby po prostu to wklepać. I drugie oczko misia pysia. Nie, mam pytanie, czy kładłam korektor na powiekę? Nie kładłam, dziewczyny, ponieważ ja tutaj pokazuję takie początki, taki makijaż dla początkujących. Gdybym tu zaczęła w takie zaawansowane rzeczy wchodzić, to przeciętna kobieta, która chce zacząć,
Powiedziałaby: o Matko Bosko, o Matko Bosko, co ja tu mam jeszcze nakładać? To nie dla mnie. Więc ograniczam się do minimum. I teraz wzięłam, jak widzicie, taki drugi pędzel. On jest do modelowania powieki tutaj. I biorę go sobie. On jest naprawdę właśnie dla takich jak ja, nie umiejących się malować, bo nie muszę tu za bardzo umieć, tylko muszę wiedzieć, że on po to jest taki ścięty, żebym sobie go tutaj tak przykładała i bach, bach przekręcała. I dzięki temu, że ja jeszcze mogę w załamaniu sobie go rozprowadzić, o, dzięki temu, że ja nałożyłam ten wcześniejszy cień bez koloru, to właśnie teraz mi się bardzo łatwo i szybko rozprowadza drugi cień. Czyli nie muszę stać i blendować może nie godzinami, ale długo, tylko na tej satynowej powierzchni tamtego cienia ten drugi mi się bardzo fajnie rozprowadził. Popatrzcie, no, wiem, że niby nic tutaj wielkiego, ale no tak, bo to nie jest pędzel do blendowania, tak? Widzę komentarz. To nie jest pędzel do blendowania, dlatego ja nim nie blenduję. To jest pędzel do modelowania. O, i popatrzcie, dwa ruchy dosłownie. I teraz bardzo serdecznie polecam wszystkim kobietom, żeby używać kredki do zagęszczania rzęs, ponieważ ta technika, którą ja bardzo często, prawie codziennie pokazuję, ją uwielbiam od wielu lat, ta technika pokazuje, że nie trzeba umieć, żeby się ładnie pomalować, ponieważ tylko po prostu malujemy w linii rzęs, tak, dobrze mówię, w linii rzęs, czyli nie po powiece, nigdzie, nie w linii wodnej, tylko w linii rzęs. I uwaga, ten pędzelek ma wielkie znaczenie, bo ten pędzelek rozciera tę kredkę. I to jest właśnie najłatwiejsza technika, choć na pozór wydaje się trudna, bo większość kobiet mówi: ale ja bym tam nie trafiła tą kredką w oko. Ale uwierz, że gdy używasz kredki, która jest mięciuteniennieńka, taka jak ta, którą ja używam, ja akurat tu szarego koloru dodałam, można sobie dowolny, najbardziej bezpieczny na początek jest brązowy, ale przede wszystkim chodzi o to, żeby była miękka. Bo jeśli jest miękka, to bardzo łatwo wchodzi pomiędzy rzęski. I potem tylko tym pędzelkiem. Pocieram. Czyli znowu nie mam tutaj jakichś super ekstra umiejętności wykorzystanych, tylko po prostu pocieram po kredce pędzelkiem. I drugie oczko mi się pisia. Okay. Patrzcie, jak się fajnie zagęściło. Ja nie wiem, jakoś dziwnie. Dziwne trochę światło mi się zdaje. Ale chodzi o to, żeby że właśnie jeśli to robię pomiędzy rzęskami, to nie musi być równo, nie musi być dokładnie, nie muszę umieć. I teraz tylko pozostaje, nie, jeszcze policzek, ale dobra, najpierw wytuszujemy rzęsy. No ja lubię sobie trochę przeczesać. I teraz świetnym tuszem dla początkujących jest taki tusz, który nie ma zbyt dużej i skomplikowanej szczoteczki, ale za to ma na przykład szczoteczkę, w której są różnej długości włoski, bo one uchwycą nawet najkrótsze rzęski. Ważne jest, żeby na początku tak pozygzakować troszeczkę od nasady.
a potem dopiero wyciągamy. I moim super odkryciem było to, że jeśli chcemy wydłużać, to mamy wpływ na długość włosków. Oczywiście długością wyczesywania, ale nie tylko, a może i przede wszystkim chcę zaznaczyć, że moim odkryciem było to, żeby potem wyczesywać już nie od końca, nie od początku, tylko już same końcówki. Same końcówki i tutaj, i przez to one się nie sklejają, tylko się wydłużają. I to było moje totalne odkrycie. Wiem, że te informacje dla niektórych będą banalne, a dla niektórych będą takim odkryciem, jak i dla mnie. Ja się dzielę tym, co było odkryciem dla mnie. I zawsze sobie leciutko. Leciutko. Dolną robię. I teraz uwaga. O właśnie, to jest to zygzu, zygzu, zygzu. I bach, dopiero wydłużam. Jak ładnie się wydłużyły. Amelka pisze właśnie. U mnie jest tak duża ilość, to się skleja, jak temu zaradzić? No właśnie tak, żeby nie wyciągać rzęs od samego początku, tylko już same końcówki. Nie wiem, jakiego tuszu używasz, Amelka. Ale ja zauważyłam, że właśnie to ma znaczenie, że potem kontynuuję to już sobie końcówki, 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 a nie, że cały czas od początku, nie? Bo wtedy się one tam sklejają. Jest już tego produktu po prostu dla nich za dużo. Jakoś tak patrzę w lustro i nie wiem, czego nie wyglądam. A to chyba dlatego, że jeszcze policzek. I teraz co z policzkiem, nie? Większość dziewczyn nie nakłada różu, nie nakłada rozświetlacza, bo często jak słyszę mówimy, że nie wiemy jak. Ja bardzo serdecznie polecam, szczególnie tym właśnie, które chcą zacząć, chcą się nauczyć, zakup takiego pędzelka. On jest inteligentnym pędzlem, bo nie musisz umieć, a ci wyjdzie, dlatego że ma taki brzuszek tutaj. I ten brzuszek sprawia, że bardzo fajnie się tu dostosowuje do kości, no bo w modelowaniu policzka chodzi o naszą kość, nie? Ważne, żebyś czasami nie wiemy, nie znamy swojego ciała, nie wiemy, gdzie jest w ogóle ta kość, a ona jest i czeka, żeby ją dotknąć. Więc dziewczyny, na czym polega jego fenomen? Na tym, że na początek, ja jak widzicie w mojej tutaj paletce, mam już przygotowany puder brązujący, puder rozświetlający i różyk. I na sam brzeg dolny tego pędzelka nakładam sobie puder brązujący. O, mogę trochę dmuchnąć. I teraz tak, od szczytu ucha, gdzie jest moja kość, gdzieś tu, nie? Ważne jest, żebym nie nałożyła, jeśli mam pociągłą buzię, żebym nie nałożyła za nisko, bo wtedy jeszcze tu optycznie mi się wydłuży. Żebym też nie nałożyła powyżej kości. Mogę tak ciutkę jakby na kość sobie nałożyć. Ale nie musimy dziewczyny znowu tak się tym przejmować. To nie jest operacja na otwartym sercu. Nikt nie umrze. No chyba, że jakaś wizażystka, jak was zobaczy na ulicy. Przepraszam, że nawiązuję do wizażystek. Kocham po prostu wszystkie, ale one wszystkie jesteście takie profesjonalne dziewczyny.
Więc no, większość profesjonalistów ma zboczenie zawodowe, że pod kątem swojego zawodu obserwuje otoczenie. Dlatego tak się śmieję. I teraz na szczyt tego pędzla nakładam sobie puder rozświetlający. Tutaj jeszcze przy bronzerze dodam, że od szczytu ucha i tak można sobie na początek, żeby się zorientować, przyłożyć dwa palce, żeby się zorientować, gdzie ten bronzer ma się kończyć, bo czasami można sobie niechcący za nisko dojechać. Więc można przyłożyć te dwa palce i gdzieś orientacyjnie wiedzieć, że nie, o, że tu. Ale teraz nakładam już puder rozświetlający szczytem tego pędzla właśnie i zawsze sobie troszkę majdam takie V. Żeby to nie była taka kreska, tylko żeby to było właśnie tak fajnie zintegrowane. Trójka nawet. Nawet trójka, nie tylko V. Trójka, trójeczka. O. Tak i tak. I drugi policzek. I teraz Wam powiem, dlaczego powiedziałam też na samym początku, że wielkie znaczenie dla początkujących, dla wszystkich, ale ja tu się dzisiaj skupiam na początkujących, ma ten puder, który nałożyłam na fluid, na krem CC. Ponieważ gdybym teraz bronzer, rozświetlacz i róż nałożyła na mój policzek, a jeszcze nie dokładnie bym umiała to zrobić, to mogłabym sobie niechcący zrobić placki na policzkach, w sensie, że do mokrej powierzchni by mi się przykleiło i nie mogłabym tego rozblendować i co bym zrobiła? Oceniłabym się, że nie umiem, że nie potrafię, że się nie nadaje. Więc nałożenie pudru tego jedwabistego ma wielkie dla policzka znaczenie też, ponieważ powierzchnia jest już satynowa. Tak jak dla oka miało znaczenie nałożenie tego, pamiętacie, bez koloru cienia. Więc na takim satynowym policzku już nie zrobię sobie plamy. I to jest już fajne, ponieważ cały czas ryzyko zemdlenia wizażystki maleje. Został mi różyk, dziewczyny, i róż nakładam tutaj na ten brzuszek. Na ten brzuszek dokładnie nakładam różyk z mojej paletki. Mogę się uśmiechnąć. I na misie pisie sobie ciutkę tutaj daję tego różyku. O, nie za dużo, bo jestem dzisiaj w różu. Ale zawsze troszeczkę warto dać. Dlatego na koniec można sobie wytrzeć pędzel i jeszcze taką trójeczkę zrobić. O, żeby się wszystko razem zintegrowało. I dziewczyny, mój ulubiony trik, który polecam każdej, to nałożenie troszeczkę rozświetlacza na pędzel i majdnięcie sobie nad ustami, pod ustami. To ma fajne znaczenie dla soczystości ust. I teraz tak, ja powiedziałam, że to będzie makijaż dla początkujących, więc po co sięgają początkujące kobiety, które dopiero co chcą zacząć się malować? No zwykle sięgają po szminkę, której nie widać, albo po błyszczyk, którego nie widać. Więc ja nałożę sobie teraz błyszczyk, ale że mam takie zboczenie trochę do konturówek, to najpierw Wam pokażę błyszczyk nałożony jakby bezpośrednio. Jest cudowny dosłownie. O, tak fajnie wygląda. Ale moje zboczenie i absolutnie wszystkie kobiety do tego zachęcam, też do tego zboczenia, zachęcam, żeby używać konturówek. I nawet jeśli jesteś początkująca i myślisz sobie, gdzie tam, Panie Boże, konturówka, jak ja nie umiem podkładu nałożyć,
Nie, ale jak zaczniesz, to po 3 dniach będziesz śmigać, jak nie wiem. Więc zobaczysz, dlaczego warto jest przekonać się do konturówki, nawet jeśli nie umiesz, ponieważ nie, straszne jest tylko to, czego nigdy nie spróbujemy, żeby zrobić. Jak już spróbujemy, to się okazuje, że wcale tak jest nie było. Małymi odcinkami. Dlaczego? Chcę to tak podkreślić mocno, bo nie musisz znowu zrobić tego równo. W sensie możesz i warto, ale nie musisz umieć równo i precyzyjnie i nie wiadomo jak super, jak wizażystka, żeby ładnie wyglądać. Zaraz zobaczysz. Gdy będziesz nakładać taką techniką, jak ja teraz robię, że krótkimi odcinkami, nie jedną kreską, tylko krótkimi odcinkami. To zobaczysz, że praktycznie prawie że nie możesz namalować krzywo. Po prostu trzeba by się bardzo starać. I od góry robimy tak. Dziubek, ptaszek, jakkolwiek to nazwać. I teraz, gdybym pojechała kreską od góry, to bym pewnie zjechała i krzywo by mi wyszło. Ale jeśli tylko do ptaszka połączę linię i zrobię to od dołu. I krótkimi odcinkami, no to popatrzcie, że zawsze wychodzi równo. A nawet jakby ci równo nie wyszło, to a używasz takiej konturówki jak ja, czyli mięciuteńkiej z Mary Kay, to ona w pierwszej minucie jest nie zaschnięta. I gdy połączysz z błyszczykiem, to błyszczyk ją jeszcze rozpuści. Jeszcze tego nie widać, zaraz będzie. Zaraz będzie lepiej, obiecuję. Tak to jest, jak się gada. Trzeba to zrobić w miarę szybko, póki konturówka jest jeszcze mięciutka. Ja tutaj gadałam. No, ale uwierzcie mi na słowo. Ile mam lat? 45, chyba 6 już za parę dni. Dziewczyny, jakieś takie mam światło, że nie wiem, jak to po drugiej stronie, jak to wygląda. O, chyba teraz lepiej. Widzicie? Chyba przyznacie, że nie wykazałam się tutaj jakimiś specjalnymi umiejętnościami, jakąś specjalną dokładnością. No, podkład rozłożyłam, podkład nałożyłam rękami, puder sypki nałożyłam pędzlem. No, może mieć znaczenie, żeby to był pędzel taki płasko ścięty, bo się wtedy bardzo ładnie równo rozprowadza. I znowu nie muszę umieć. Brwi zrobiłam, podmalowałam sobie precyzyjną kredką do brwi. Cień na powiekę nałożyłam pędzelkiem do nakładania cieni. Potem troszeczkę wymodelowałam takim skośnym. Potem nałożyłam konturówkę pomiędzy rzęski, nierówno, widziałyście, ale nie ma to znaczenia, ponieważ rozmazałam ją takim właśnie pędzelkiem. Co jeszcze nałożyłam? Nałożyłam sobie oczywiście tusz do rzęs, no to nie ma jakiejś większej filozofii. I nałożyłam policzek. Szczególne znaczenie miał tutaj pędzel do modelowania policzka. Więc dziewczyny, co chcę powiedzieć tym nagraniem?
Tym nagraniem chcę powiedzieć, że bez względu na to, w jakim wieku jesteś, jakie masz doświadczenie z makijażem, czy myślisz, że potrafisz, czy myślisz, że nie potrafisz, to warto jest zacząć się tym bawić. Bo jak widzisz, nie jest to operacja na otwartym sercu. Znowu wielkiej krzywdy sobie zrobić nie można. Myślę, że ma znaczenie jakość kosmetyków, które używamy, więc nie wiem, czego ty używasz. Popróbuj sobie ponakładać wszystko takim sposobem, jak ja tutaj to zrobiłam, i zobaczysz, jak ci wyjdzie. A jak ci nie wyjdzie, a jak stwierdzisz, że chcesz spróbować kosmetyków, których używam ja od prawie 7 lat, to po prostu do mnie napisz, bo na pewno warto jest testować. Ale przede wszystkim moim przesłaniem jest to, że nie myśl o sobie, że nie potrafisz. Jeśli chcesz to zacząć robić, to po prostu spróbuj to robić. Nie myśl więcej, że nie potrafisz. Ja pamiętam, jak i wiele razy to podkreślam na moich transmisjach, że pamiętam, jak dawno, dawno temu myślałam, że nie umiem łączyć cieni. Wiecie, no nie jestem wizażystką nawet dzisiaj, ale wtedy to już totalnie myślałam, że nie potrafię. Do momentu, w którym nie dowiedziałam się, że po prostu pędzla nie miałam do tego. Więc przesłaniem moim jest to, że często myślimy o sobie, oceniamy siebie i nie próbujemy tego zmienić, bo mamy o sobie takie, a nie inne przekonanie. Mamy przekonanie, nie umiem, więc nawet nie próbuję. A właśnie chodzi o to, żeby podważyć moje nie umiem, żeby podważyć, że się nie nadaje, nie umiem. Podważ to z ciekawości. Spróbuj, czy naprawdę, nie? Więc cudowności dla Was. Dziękuję, że jesteście tak licznie. Dziękuję za wszystkie komentarze. Jeśli uważacie, że warto, to udostępnijcie tę transmisję. Niech tam idzie gdzieś w eter, bo jest wiele kobiet, które by chciało się nauczyć malować. Przynajmniej tak, jak tutaj ja to zrobiłam, nie? No, bo nie potrzebujemy wielkich makijaży na co dzień. Na wielkie makijaże możemy się umówić do wspomnianych, perfekcyjnych, profesjonalnych wizażystek, które wszystkie całuję, pozdrawiam, ściskam i życzę cudownego czasu, cudownej przygody z makijażem. A znajdziecie mnie, wiecie, w linkach, na Facebooku, wcześniej Wstawaj Więcej, Czytaj Cuda Niepojęte, na YouTubie, na TikToku, wszędzie. Pozdrawiam. Dorota Orzuk, konsultantka Mary Kay. Jeśli zechcesz, to twoja konsultantka.